Kornik Sowiński, mistrz wagi piórkowej. Siemanko. Siema, siema. Powiedz mi, od samego wejścia, tak się tutaj obserwuję bacznie, to jest tylko takie moje wrażenie, czy jesteś naprawdę turbo skoncentrowany dzisiaj? Tak, no na pewno już jesteśmy w okresie tuż przed walką, a więc to skupienie na pewno jest większe. Więc tak, jestem skupiony na walce. Oglądałem, tak jak oczywiście twoi fani, tak jak widzowie KSW, twoje poprzednie walki. Odprawiasz ludzi z kwitkiem w pięknym stylu. Powiedz mi, czy ta walka z Wrzoskiem, z The Polish Zombie, która tutaj cię czeka, twoim zdaniem to będzie najtrudniejsza walka, jeżeli chodzi o obronę tego twojego tytułu? To jest dopiero moja druga obrona, no a więc tak naprawdę na pewno nie będzie to najcięższa walka w mojej karierze. Jestem o tym przekonany. Całym szacunkiem dla umiejętności Marcina, no jest to dobry zawodnik, wiadomo, to jest MMA, tu wygrać może każdy, ale tak naprawdę wydaje mi się, że atuty są po mojej stronie, wydaje mi się, ja to wiem, atuty są po mojej stronie i pas nie zmieni właściciela. Twierdzisz, że pas wraca z tobą do domu? Tak. Powiedz nam tak dwa zdania na temat tego, jak wyglądały przygotowania, na czym się skupiałeś bardzo mocno, jak przeanalizowałeś swojego przeciwnika, czy wolałbyś, żeby ta walka potoczyła się w parterze, czy jednak w stójce, czy pozwala, żeby życie i oktagon zweryfikowało, jak to wyjdzie? Myślę, że jest mi na tą chwilę obojętne, gdzie walka się będzie toczyć. Biorę taki scenariusz, że Marcin będzie chciał obalać. Może nawet nie tylko po to, żeby zaznaczyć rundę, może nawet i wcześniej, ale myślę, że nawet jeżeli znajdę się z pleców, to tak naprawdę Marcin sam na siebie zrobi pułapkę, bo go po prostu poddam. Myślisz, że walka będzie toczyła się w pełnym wymiarze, czy jednak zakończy się troszeczkę szybciej? Jestem przygotowany na cały wymiar. Robiliśmy przygotowania bardzo mocno właśnie ukierunkowane pod kątem fizyczności, kondycji i tak dalej, żeby Marcin jest takim zawodnikiem, który bardzo mocno wywiera tą presję przez całą walkę i muszę być na to gotowy. Nie mogę zakładać, że walka będzie w pierwszej rundzie, dlatego no tutaj głównym celem podczas tych przygotowań, jeżeli chodzi o fizykę, to była właśnie ta wytrzymałość, żeby móc przepracować trzy rundy na przeciwniku, który tak jakby cały czas narzuca tempo, nie słabnie, nie, może tyle co nie słabnie, co nie daje odpoczyń po prostu przeciwnikowi, no bo wiadomo, słabnie każdy. Wyprzedziłeś właśnie tu moje pytanie, chciałem się zapytać, czy raczej nastawiałeś się na to, że go szybko skończysz, może gdzieś tam poddasz, czy będzie knockout, ale widzę, że jednak nastawialiście się na mocne przygotowanie i liczysz się, że może być, że tak powiem, ostra pralnia przez wszystkie rundy. Czy będzie ostra pralnia, no i całkiem możliwe, że ta pralnia skończy się knockoutem, no, bardzo jest to możliwe, jeżeli tak jak mówię, że będziesz szukał parteru, bądź po prostu się znajdziemy w tym parterze i no to też nie wykluczam poddania, no ale na trzy rundy oczywiście jestem jak najbardziej przygotowany, chyba jak nigdy dotąd. Czy masz również takie poczucie, że ludzie w Polsce, fani MMA i sportów walki, no mieszanych sportów walki, bardzo mocno czekają na tą waszą konfrontację? No tak, jest to konfrontacja na szczycie wagi piórkowej, no więc to jest dodatkowy jeszcze ten aspekt, że się no, nie lubimy, nie przepadamy za sobą. Na tą walkę czeka bardzo wiele osób, no szczerze mówiąc, ja też. Nie ukrywacie, że tak powiem, tego braku sympatii. Czy tam jakaś zadra była taka poważniejsza, czy to po prostu jest jakaś taka, że tak powiem, zawiść czysto sportowa, a prywatnie potraficie sobie przybić piątkę, czy na jednej i na drugiej płaszczyźnie raczej te relacje wyglądają tak kiepskawo? To czy ja powiem, to nie jest typ człowieka, z którym pójdę na piwo, nie? No to po prostu wiadomo, no, jedni pasują tak jakby typowo bardziej, jedni nie, no, nie róbmy nic na siłę, no i nie wiem, no, piątka po walce na pewno będzie, bo ja mam szacunek naprawdę do każdego zawodnika, no ale za dużo się nagadał, że na mój temat, żebym poszedł z nim na piwo. Powiedz mi, czy po tej walce, bez względu na wynik, masz w planach jakiś relaksik, jakieś wakacje? Czy już tam są plany na kolejne walki, jakieś terminy już tam będą cię goniły? Na tą chwilę skupiam się na walce, nie myślę co potem. Wynik wiadomo jaki będzie. Widzę tutaj z bliska, że jakieś takie zasiniaczenie jest na nosie. Chyba na sparinga się nie oszczędzasz i gdzieś tam jakaś bomba, czy tam jakaś technika lekko weszła, co? Wiesz, no właśnie zamykamy okres sparingowy, no a więc jakbym nie miał siniaków, no to znaczyłoby, że chyba trochę leciały w kulki.
Jeszcze ostatnie takie pytanie. Zdrówko dopisuje, żadnych kontuzji, przygotowania szły po twojej myśli? Wszystko jest w porządku? Tak, jest wszystko w porządku, no ale bądźmy szczerzy, na takie pytanie każdy zawodnik ci odpowie, że jest w porządku, nie? Jasne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia, no i niech wygra lepiej.